Siemanko, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale, w którym będziemy sobie oglądać po prostu rybki. U wilgotnego głupika tu sobie siedzi, wilgotny głupik też, też nagrywa. Oczywiście mnie zasubskrybujcie na pierwszy odcinek, no na pierwszy kanał teraz to będzie. Na pierwszy odcinek na kanale też go zasubskrybujcie oczywiście. Tak, tu są rybki oczywiście jakieś, nie wiem, jakie to są rybki, powiedz nam. Są to ryby ciepłolubne, ryby egzotyczne. Prezentuję w tym zbiorniku danie opręgowanego, czyli te tutaj rybki. Prezentuję statko razbór klinowych, 3 sztuki prystelek i 4 sztuki neonów Innesa. No i tu właśnie mamy takie akwarium. Tu mamy, one są czerwone, niebieskie. Tam jest, tu jest niebieska. I tu jest ptaszek jeszcze. Też jest filmik, kiedy go na wilgotnego głupika na kanale też jest o tym ptaszku. Jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to wie, że jest to Luna, jest to papuga nimfa, oswojona, jak widać, mam ją 2 lata. Także no widzicie, tak sobie wygląda ta papuga. No i tak to wygląda z roślinności. Jeszcze dodam, że w tym akwarium mamy żabienicę, mamy ludwigię, mamy szczępki muchu jawańskiego, mamy kryptokorynę niskopienną, wysokopienną. Tam też jakiś rodzaj ludwigi. I to jest głównie cała obsada. Są to ryby ciepłolubne, więc grzałka, której nie widać, bo jest zamaskowana gęstą roślinnością, też musi być w takim akwarium. A tam mamy oczywiście filtr, te bąbelki jako pompkę dla napowietrzania do tych rybek. No. Dobra, tu mamy ryby takie ładne, czarne. Takie małe niektóre. Wielkie akwarium jest dlatego do fajnie. Też jest to bardzo ładne. Kiedy tu pierwszy raz byłem, to naprawdę mi się to strasznie podobało. Jeszcze wilgotny głupik, powiedz coś o tych rybkach. A więc w tym akwarium prezentuję gatunki, w tym momencie akurat są widoczne molinezje, ta biała rybka, która też gdzieś tam się przewija przez kadr, akurat jest teraz no, już na środku akwarium. Jest to molinezja maltańska, samica, te czarne dwie, o których wspominałeś wcześniej, są to molinezje black molly, molinezja czarna. Mamy tu również głupiki, mamy jedną platkę, która właśnie pływa tutaj, ta kota czerwona. Jest to akurat stary samiec, więc on już niestety prawdopodobnie będzie umierał. Mamy tu również młode mieczyki czerwone i te dwie piękne tutaj wyrośnięte, na dnie chodzące, są to kiryski spiżowe. No. A te białe maluszki, które tutaj też gdzieś można zobaczyć, są to młodziutkie rybki. Na rybek molinezji jest ta biała, jest to ich mama. No i to było. To jest te nasze dwa akwarium tutaj. I oczywiście tutaj, tu jest jeszcze ta papuszka. Z tą papuszką się już żegnamy, z całymi innymi, z wilgotnym głupikiem, z wszystkimi akwariami. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że też będzie fajne. Cześć!